Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze mojego Ojca, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, jak już było wspomniane na początku mszy świętej i jak też słyszeliście w tej Ewangelii, mamy dzisiaj w Kościele bardzo piękne, bardzo niezwykłe wspomnienie. Wspomnienie naszych aniołów, stróżów. Kochani, to jest taka nauka, która mam wrażenie w Kościele jest trochę zapomniana. Że część ludzi traktuje tę naukę jako taką naukę, że tak powiem, z przedszkola dla dzieci. Że to się tak dzieci uczyło, że tam mają tego aniołka stróża i że Pan Bóg tam pomaga tym aniołem i tak dalej. Ale ja znam bardzo niewielu dorosłych katolików, którzy byliby w jakiejkolwiek komitywie ze swoim aniołem stróżem. Paru oczywiście znam, to jasne. Nie mówię, że nikogo nie znam. Ale mam wrażenie, że to jest bardzo rzadko spotykana, że tak powiem, wprowadzona w praktykę nauka Kościoła. Dlatego dwa słowa o tym. Kochani, w tej Ewangelii mamy bardzo ciekawą definicję, że tak powiem, kto ma najlepszą łączność z aniołem, kto w najlepszy sposób może anioła spotkać. Zobaczcie, że na końcu tej Ewangelii Pan Jezus, tam kiedy pokazywał te dzieci, nie, mówił o tym, że jeżeli się nie odmienicie, nie staniecie jak jedno z nich, to do Królestwa nie wejdziecie. To mówi: uważajcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo ich aniołowie się wpatrują w oblicze Boga i tak dalej. Jest bardzo wiele komentarzy teologicznych, które mówią, że żeby swojego anioła znać, żeby doświadczać jego działania, żeby go w ogóle poznać po imieniu, to trzeba być małym. Że jak nie jesteś mały, jak jesteś za duży, to się nie skomunikujesz ze swoim aniołem. To nie znaczy oczywiście, że on cię zostawi. To nie znaczy, że on ci nie będzie pomagał, dlatego że on nie może przestać, to jest jego natura. Ale ty go jakby nie doświadczysz. Ty nie będziesz miał tego kontaktu. Co to, kochani, znaczy? Co to znaczy, żeby być małym, o czym Pan Jezus mówi? Kochani, najpierw jedna krótka historia. Możliwe, że część z was gdzieś to już słyszała, bo pewnie to mówiłem w jakichś internetach. Ja mam to szczęście, że cały czas, no teraz wiadomo, przez te ostatnie miesiące było trochę inaczej, nie? No bo jest ta pandemia okropna, ale generalnie normalnie, no to co 3 dni jestem w innym miejscu, w Polsce, na świecie i tak dalej. To jest fascynujące, bo poznaję ciągle nowe wspólnoty, nowe kościoły, nowych ludzi i tak dalej. A ludzie są po prostu raz, że przecudni, dwa, że przedziwni, 3, że dziwaczni, nie? I strasznie dużo poznałem strasznie dziwnych ludzi w życiu. Jedna z najbardziej fascynujących osób, którą spotkałem w życiu, to jest człowiek, którego będę do końca życia pamiętał i też myślę, będę mu do końca życia zazdrościł właśnie pewne jego cechy, bo uważam, że on jest reprezentantem małości. W czym rzecz? Byłem swego czasu, to już było parę ładnych lat temu, w Salwadorze. Państwowka Ameryka Środkowa, maleńki taki kraj, strasznie biedny, strasznie skorumpowany, w ogóle naprawdę tragiczny. Jechałem stopem ze stolicy Salwadoru, czyli San Salvador. Bo nie wiem, czy wiecie, Salwador to rzeczywiście z języka hiszpańskiego i to znaczy dosłownie zbawiciel, nie? Czy wiecie nazwać państwo zbawiciel? Genialne w ogóle, że kraj się nazywa zbawiciel, nie? Skąd jesteście? My od zbawiciela jesteśmy, nie? Genialne. Stolica się nazywa San Salvador, czyli święty zbawiciel, nie? To jest fantastyczne, kiedyś tak było, że wszystkie te nazwy były takie, no wiecie, te wszystkie San Francisco, nie? To jest święty Franciszek, nie? Przecież.
jedno w tej chwili z najbardziej grzesznych miast chyba na świecie. Oni są od świętego Franciszka, to w ogóle przecudowne. Kochani, w czym rzecz? Jechałem stopem z tego Salwadoru, w sensie San Salwadoru, w kierunku oceanu, bo to jest nad oceanem. I zatrzymał się na stopa bardzo dziwny człowiek. Zupełnie mnie nie pasował, że tak powiem, do okoliczności przyrody. No bo to jest Ameryka Środkowa, 40 stopni gorąca, wszędzie dżungla, zielono, gorąco i tak dalej. Zatrzymuje się takim malutkim samochodzikiem, można powiedzieć taka ichniejsza, latynoska wersja naszego Fiata 126P, nie? Taki, że tam ledwo dwie osoby wchodzą. Jak takim samochodem jeżdżę, to może z tyłu siedzieć, nie? Bo inaczej się nie zmieszczę. Zatrzymuje się taki człowiek, który wyglądał jak święty Mikołaj. Miał białe włosy, białą brodę, koło 70. No zupełnie nie pasował do okoliczności. Wsiadłem, pojechaliśmy. Co się okazało? Miał na imię Alan, był Kanadyjczykiem, który w tym Salwadorze już mieszka od kilkudziesięciu lat, dlatego że miał żonę, Salwadoriankę, i po prostu tam się przeniósł. No i zaczęliśmy gadać, kto to ja jestem, co to ja robię i tak dalej, więc mu tam tłumaczę, czym się zajmuję, co tu robię w tym Salwadorze. I on mnie pyta, a słuchaj, czy ty, tam, gdzie ty jedziesz dzisiaj tam, mówi to dziecię tam tym stopem po dworze, no to czy masz gdzie spać, nie? Więc ja mu mówię, że rozumiem, że skoro z tobą jadę, no to mam gdzie spać, nie? A on mówi, no właśnie dlatego pytam. Mówi, bo ja bym cię chciał strasznie serdecznie zaprosić do mnie do domu. Ja mówię, no to no, po to wsiadłem, mówię, nie? No i w zasadzie pojechaliśmy. On mieszkał w takiej wioseczce, jakieś, nie wiem, 15 kilometrów już od oceanu. Bieda straszna. Wioska taka, że po prostu 15 domów, takich w ogóle żadnych murowanych prawie, że tylko same tam kryte strzechą, nie? No, no okropna bieda. Miał rodzinę, miał żonę, właśnie Salwadoriankę, czy Salwadoryjkę, nie wiem jak to się mówi, panią z Salwadoru, co nie? Miał tam trochę tych dzieci, już takich niektóre oczywiście dorosłe, wnuków mnóstwo, po prostu w dwóch pokojach, to był taki dom, po prostu dwa pokoje z jakimś tam aneksem kuchennym, mieszkało tam chyba ze 20 osób, nie? Oczywiście jak to zawsze w tych krajach, wszyscy uśmiechnięci, szczęśliwi i tak dalej, nie? Zjedliśmy jakąś tam kolację, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, no i wieczorem on mówi, słuchaj, tam jest taka, trudno nazwać to stodołą, tam były takie pomieszczenia gospodarcze, mówi, tam jest taki pokój, tam jest też taka, takie łóżko, tam, mówi, możesz sobie dzisiaj spać, nie? No i ja tam poszedłem do tego, takie pomieszczenie, wiecie, parę metrów, tam 3 metry na 4 metry, taka prycza drewniana z jakimś takim siennikiem, był wiatrak, tylko ten wiatrak się tak wolno poruszał, że bardziej grzał niż chłodził, nie, tym ruchem. W drugim pomieszczeniu jakaś tam umywalka, taki zlew, no i tyle. Jak się już prawie szedłem spać, on przyszedł się pożegnać, tam powiedzieć dobranoc, ale mnie zaskoczył, bo mówi tak, słuchaj, jak już będziesz tam całkiem szedł spać, mówi, jak zamkniesz drzwi od tej stodoły, mówi, tu jest taki pręt, mówi, weź tam, jest taka zasuwa w tych drzwiach od środka, mówi, wsadź tam ten pręt w tą zasuwę i zawiąż tam, jest taki łańcuch, po prostu, żeby się nie dało wejść do środka, nie? Ja mówię, ale kto ma tu wejść do środka, nie? A, zobaczysz. I poszedł, nie? Więc ja, słuchajcie, leciutkie przerażenie, nie? Mówię, o kurde, gdzie ja trafiłem, nie? No ale dobra, tam pomodliłem się, umyłem się, tam dokończyłem dzień. No i położyłem się spać, nie? Przypuszczam, że była jakaś pewnie przed 24. Było strasznie gorąco, nie? Tam nie wiem, czy ktoś kiedyś był w rejonie Ameryki Środkowej. Tam jest w dzień, tam powiedzmy 36, w nocy 35, nie? Taka jest różnica mniej więcej, nie? To jest tak samo, no, jest okropnie gorące, strasznie duszno, wilgotno i tak dalej. No więc leżę na tym łóżku, próbując zasnąć i nagle słyszę, to pewnie już była jakaś pierwsza w nocy, że zaczęły strasznie szczekać psy w całej tej okolicy, nie? Czyli pewnie ktoś idzie, nie? No bo tak to zazwyczaj jest. No a po prostu rozszalały się, nie? Jakby, po prostu, jakby coś się działo straszliwego. I nagle bardziej, nawet nie tyle, że tak powiem, usłyszałem, ile poczułem, że ta chałupa się cała trzęsie, tak jakby ktoś właśnie próbował otworzyć te drzwi. Jakieś takie głosy w jakimś dziwnym języku, bo to nie był hiszpański, jakby kojarzę hiszpański, to był jakiś pewnie dialekt tam, nie wiem, może jakiś miejscowy. Nagle jakieś takie latarki przez okno, aha, bo tam jeszcze jest tak, że w oknach nigdzie nie ma szyb, no bo jest tak gorąco, że to bez sensu w ogóle, więc są tylko takie kraty jakby w oknach, nie? Więc nagle takie latarki przez okno, to łóżko moje było tuż pod tym oknem prawie i nagle, co gorsza, takie ręce przez to okno i tam macają, nie? Tam czy czegoś tam nie ma i tam świecą, nie? No i akurat tak leżałem, że rzeczywiście może mnie nie było, znaczy no chyba mnie nie było widać, bo się nie zorientowali. Coś tam pokrzyczeli, pomacali, no i poszli, nie? No więc nie ukrywam, trochę się wystraszyłem, no ale minęło to, poszli i tak dalej. No więc odetchnąłem. Myślałem, że to tyle. Strasznie się myliłem.
Tak było jeszcze z 25 razy, nie? W sensie co 15 minut jakaś kolejna ekipa, próba otworzenia tych drzwi, jakieś krzyki, kamienie do środka rzucali, jakimś kijem tam coś próbowali, nie? Więc ja w ogóle w swojej szczupłości tam po prostu do drugiej ściany tego, że mnie tylko tam nikt nie wyczaił. W zasadzie trwało to jakieś do 4 rano chyba. Znaczy możliwe, że jeszcze potem dalej to było, tylko ja już po prostu zasnąłem. Ja mam tak jak każdy prawdziwy facet, nie? Jak już zasnę, to jestem jak trup, nie? To mnie, nie da się mnie obudzić. Więc może jeszcze tam do rana chodzili, no ale to już nie wiem. W zasadzie obudziłem się rano, znaczy rano, bo chyba 11, nie? Tak się cały pomacałem, czy ja żyję, czy jestem cały. No żyję, więc wstałem. Do tego pomieszczenia wychodzę, odwiązałem ten łańcuch, wyciągnąłem ten pręt, otwieram drzwi, stoi ten Alan, nie? Ten Kanadyjczyk z tą taką brodą długą takiego Mikołaja. Patrzy na mnie tak uśmiechnięty i mówi: dzień dobry, jak było? Nie? Ja mówię, no było super, nie? Ale czy ty mógłbyś mi wytłumaczyć, co się to w ogóle wydarzyło tej nocy? A on mówi: chodź na śniadanie, to tam to pogadamy. Słuchajcie, ja nie mogę w ogóle uwierzyć to, co on gadał. Siedzimy przy tym śniadaniu, tam nie, jemy ryż z bananem i banan z ryżem, bo tam tylko to jedzą w kółko na dwie strony, więc jemy ten banan z ryżem. Ja mówię sobie: powiedz mi, co się tu działo, kto to przechodzi? Mówię: o co to chodzi? A on, słuchajcie, mówi do mnie i taki normalnie uśmiechnięty i taki, że tak powiem, nieprzerażony. Mówi: wiesz co, mówi, mieszkam tutaj od chyba 17 lat, mówi, w tej wiosce. Mówi: tak jest mniej więcej raz na kwartał. Znaczy, tak, co kwartał. Że tak mówi, 3-4 razy w roku zazwyczaj. Mówi: mieszkamy tutaj, widzisz, na szlaku narkotykowym z Kolumbii do Meksyku, co nie? No i po prostu mniej więcej raz na kwartał mrówki narkotykowe robią przemyt. I akurat tu jest szlak, mówi, przez naszą wioskę. Mówi: zawsze wiemy, kiedy to będzie, bo wioska wcześniej daje znać, że idą, ewentualnie widzimy, że się pali wioska wcześniej, to pewnie też byli, nie? Mówi: jak nie popiją, to jest tam w miarę okej, okay, bo tam przejdą, właśnie pokrzyczą, pohałasują i pójdą dalej. Mówi: gorzej jak popiją, albo tam czymś się naćpają, mówi, bo wtedy to zawsze kogoś zabiją, komuś dom spalą, żonę zgwałcą i tak dalej, nie? I zaciąg to mówi do mnie mniej więcej takim spokojem jak ja teraz, nie? Jakbym mi opowiadał, że wczoraj byli na lodach czekoladowych, nie? Z rodziną. Ja mówię: no ale to jak ty możesz, tu mówię, tu żyć od 17 lat, jak masz co 3 miesiące, kurczę, gang narkotykowy przechodzący przez dom, który ci może rodzinę zabić, dom spalić i tak dalej, nie? Wtedy ten gość mnie strasznie zaskoczył. Patrzy tak na mnie i mówi: no przecież ty mi mówiłeś, że ty jesteś księdzem. No to chyba powinieneś wiedzieć. Więc ja tak: a co mam wiedzieć, nie? No mówi: no przecież Pan Bóg obiecał, że się będzie troszczył, no to niech się troszczy. Ja mówię: aha, okej. Okay. Ja bym musiał zobaczyć moją minę, nie? Jak ja wyglądam. I on mówi: tak, wiem, myślisz, że po prostu jestem naiwnym idiotą. Mówi: nie, to nie jest tak, że wystawiam Pana Boga na próbę. Mówi: uwierz mi, że gdybym mógł mieszkać gdzieś indziej, w sensie gdyby mnie było stać na to, żeby całą moją rodzinę gdzieś przenieść, uwierz mi, że ja naprawdę bym się przeniósł. Mówi: to nie jest tak, że ja tu mieszkam i mówię: Panie Boże, ratuj, mimo że to jest takie trudne miejsce. Nie, ja po prostu, mówi, nie mogę. A mówi: skoro nie mogę, no to teraz jest jego działka. W zasadzie spotkałem tego człowieka tylko raz w życiu. Prawdopodobnie już go pewnie nigdy nie spotkam, no chyba, że może znowu do tego Salwadoru trafię, może on tam dalej będzie żył, nie? Gadaliśmy tylko ten jeden wieczór, ten jeden poranek potem, bo ja potem pojechałem dalej. To był jeden z najmniejszych ludzi, jakich spotkałem w życiu. Na czym polega małość? Małość to nie jest naiwność. Małość to nie jest takie głupie patrzenie na rzeczywistość, nie wiem, pakowanie się w kłopoty i mówienie: Panie Boże, ratuj, nie? Nie, nie, nie. Małość to jest takie przekonanie, że wiem, gdzie mogę, a gdzie nie mogę, ale wiem, kto może tam, gdzie nie mogę. I nie próbuję udawać, że ja mogę tam, gdzie nie mogę. A na czym polega bycie dzieckiem? Dlaczego Pan Jezus mówi do tych apostołów, czy do ludzi: jeżeli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, uwaga, to nie wejdziecie do królestwa. Kochani, to jest warunek zbawienia. To nie jest takie coś, że to jest taka dobra postawa życiowa.
Jezus jest tutaj bardzo kategoryczny. Jezus mówi, jeżeli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa. Co to znaczy? Staniesz w bramach raju i Piotr zapyta, dziecko? Nie, no gdzieżby? To dziękuję. No tak, nie wejdziesz. Na czym, kochani, polega bycie dzieckiem? Czy to chodzi Panu Jezusowi o to, że nie wiem, mamy być niedojrzali, nie wiedzieć nic o świecie i w ogóle być tacy do niczego? No, no nie. Kochani, dziecko małe, bo oczywiście duże to już nie, bo duże uczymy inaczej. A dziecko małe, kiedy nie zdążymy go jeszcze popsuć, bo potem już te dzieci psujemy. Dziecko małe wie dwie rzeczy. Że tata i mama zawsze dadzą radę. Małe, mówię, duże już nie. Małe jest przekonane, że tata jest wszechmogący. Mały dzieciak jest przekonany, że tata wszystko może. Mały dzieciak wie, że mama zawsze będzie kochać. W małym dziecku nigdy nie powstaje taka myśl. Znacie małe dziecko 3-4-letnie, które miałoby wątpliwości. Mama to mnie chyba nie kocha. Czujecie takiego 3-latka, nie? Mama, ty mnie chyba nie kochasz, nie? Tak czuję. Ja takiego dziecka nie spotkałem w życiu. Oczywiście starsze to już co innego. Mogą już mieć wątpliwości, bo już je tego uczymy, że muszą zasłużyć. Ale małe dziecko nie ma w ogóle takiego pomysłu. Ono jest święcie przekonane i to jest dla niego największy szok, gdyby się miało okazać, że jest inaczej, że mama i tata kochają po prostu bezbrzeżnie i że wszystko mogą. O tym mówi Jezus, kiedy mówi, jeżeli się nie odmienisz i nie staniesz jak dziecko, to nie wejdziesz do królestwa. Jedna ze scen, którą będę do końca życia pamiętał od takich moich znajomych, byłem ich odwiedzić, to było jakoś tuż po świętach Bożego Narodzenia, co nie? Była taka rodzinna jakaś impreza tam, wiadomo, wujkowie, ciotkowie i tak dalej, była kupa dzieci i dzieci bawiły się w jednym pokoju, co nie? I w pewnym momencie, tam była świeczka w tym pokoju, w pewnym momencie wpada mały do tego pokoju, gdzie byli dorośli, on miał ze 4 lata chyba, nie? Pada do pokoju, taki przerażony totalnie i krzyczy do taty, że tato, zasłona się zapaliła. Co nie? Nie to, że się, znaczy, nie to, że on zapalił, tylko, że się zapaliła, nie? Ale co było najlepsze? Tata oczywiście poleciał do tego pokoju tam gasić, nie? Bo tam rzeczywiście podpalili dzieci świeczką te zasłony, nie? W ogóle też genialni rodzice zostawić dzieci ze świeczkami, nie? W pokoju. Wiadomo, że coś podpalą, nie? Tata tam, na szczęście nic się nie stało, nie? Tam szybko to zgasili, w ogóle nic nie było, żadnego problemu. Ale najlepszy był ten mały. Mały stał przed mamą, co nie? I powiedział tylko jedno zdanie. Mama stoi, ten tata poleciał, on tak stoi przed nami i mówi, mamo, kochaj mnie. Bo on wiedział, że zrobił coś złego, że coś to, zaraz tu będzie, nie? Jakaś kara może albo coś, nie? I miał tylko jedno, kochaj mnie. Kochani, to jest dokładnie to. To jest 4-latek. Zobaczcie, w nim nie było czegoś takiego, droga matko, wiem, popełniłem zły czyn, podpaliłem zasłonę, wybacz mi. Ja to odpokutuję. Czy ja mogę prosić o jakąś karę? Znacie takie dziecko? Ja nie znam takiego dziecka. Dziecko przychodzi, staje przed mną, mówi, kochaj mnie. Jezus mówi, jeżeli się nie odmienisz i nie staniesz jak dziecko, czyli nie będziesz żył w bezsprzecznym przekonaniu, że twój tata w niebie cię kocha i że jest wszechmogący, czyli wszystko może, to nie wejdziesz do królestwa. I oni, jak mówi ten dzisiejszy tekst Ewangelii, jak ktoś jest mały, to wtedy dokładnie doświadcza opieki anioła. Dlaczego? Bo to jest właśnie to. Anioł jest dla ciebie tylko i wyłącznie, bo aniołowie, kochani, nie są jakby samodzielni. Znaczy, no są oczywiście osobnymi bytami, to jasne. Ale anioł, właśnie, to jest tak jak Pan Jezus. Anioł jest totalnym plagiatorem. Anioł robi tylko to, co mu Bóg każe. Anioł działa tylko tak, jak mu Bóg mówi. Zauważcie, jak to jest pięknie dopisane. On mówi tak. Aniołowie tych małych nieustannie wpatrują się w oblicze Boga. Co to znaczy? Anioł cały czas patrzy nie tam, co ci się tu dzieje, nie? Bo on wie, co ci się dzieje. Tylko anioł patrzy na Boga Ojca i mówi, co robimy? Na tym polega geniusz anioła. On wie, że Bóg cię kocha niewiarygodnie, wie, że jest pośrednikiem tej miłości, tylko co robimy? Jak mu... I on cały czas tam patrzy. Jakby nieustannie jakby adoruje Boga, adoruje Jego serce, adoruje Bożą wolę i pyta Bożego serca i Bożej woli, co z Nim robimy? Jak mamy Mu pomóc? To nie tak, że anioł to wymyślił, że anioł coś tam robi, podejmuje decyzję. Nie, on cały czas tylko bierze od Boga. I uwaga, co to jest? To jest dokładnie to. Jak ktoś ma małe serce, czyli całkowicie otwarte na to, że jest kochane i na to, że Bóg wszystko może, no to wtedy wszystko anioł wtedy może zrobić tam. Bo to serce jest otwarte. Żeby Bóg mógł przyjść z pomocą.
I teraz, kochani, na koniec. Sprzedam wam wielką tajemnicę. Zaznaczam, gwiazdka taka. To nie jest oficjalne nauczanie Kościoła katolickiego. To jest teoria jednego z moich braci. Ja się z nią zgadzam. Jeden z moich braci twierdzi, że trzeba koniecznie poznać swojego anioła po imieniu i trzeba do niego gadać po imieniu. Ale dosłownie. Wiecie, że aniołowie w Biblii mają swoje imiona. Nie? Michał, Gabriel i tak dalej, nie? Każdy anioł ma swoje imię, czyli ma swoją tożsamość. Chciałem wam polecić, nie traktujcie tego, oczywiście błagam, tak jak mówiłem tysiące razy, magicznie, że to jest nie wiadomo co tam. Chciałem wam polecić następującą metodę. Wielu moich braci to robi, to jest fajne. Jeżeli się do tego mądrze podchodzi. Jeżeli chcecie poznać swojego anioła po imieniu, jak wasz anioł ma na imię, zróbcie następującą sprawę. Spędźcie chwilę czasu na modlitwie do Ducha Świętego. Poproście go, Duchu Święty, tutaj nie chodzi mi o żadne czary mary, hokus pokus i tam inne jakieś głupoty, ale bardzo cię proszę, żebyś teraz ze mną był, bo potrzebuję od ciebie narzędzi i potrzebuję po prostu tylko metody takiej, żebyś mi pomógł, bo mi jest tak trudno, jak nie wiem, do kogo gadam, w sensie tak po imieniu, więc weź mi to ze mną, bądź teraz i pomóż mi tutaj. I potem, kochani, nie żartuję teraz, wiem, że zawsze jest to po prostu absurdalnie. Weźcie Pismo Święte i to, czego nie wolno generalnie robić, nie? Tak wam mówiłem, a zróbcie to. Weźcie Pismo Święte. Tylko mówię, pomódlcie się bardzo głęboko do Ducha Świętego wcześniej. Weźcie Pismo Święte, otwórzcie je i czytajcie. I pierwsze imię, na które natraficie, tym imieniem mówcie do swojego anioła. Uwaga, ja nie mówię, że wasz anioł ma tak na imię. Nie o to chodzi. To nie jest żadna magia, tak, że anioł ma tak na imię i pierwsze imię, które trafisz, to będzie jego imię. Nie. Ale poproś Ducha Świętego, czy możesz się taką ksywą zwracać do swojego anioła. Kochani, bo strasznie trudno się gada z kimś, kogo imienia się nie zna. Otwórzcie Pismo, mówię, pomódlcie się do Ducha Świętego. Otwórzcie Pismo Święte. Jeżeli to będzie, nie wiem, Ewangelia wam się otworzy i Piotr powiedział do Jezusa, to mówcie do swojego anioła stróża imieniem Piotr. Piotrek, chodźże tu, bo mi tu nic nie idzie. Jak traficie na imię Nabuchodonozor, możecie je lekko skrócić. Nabi albo Nabo. Jedno tylko pamięcie, jeżeli traficie jako pierwsze na imię Jezus, to idźcie dalej. Zostawcie imię Pana Jezusa dla Pana Jezusa. To nie? Natomiast każde inne imię każdego jakiegokolwiek człowieka, uwaga, nawet jeżeli to będzie zły człowiek, to nie znaczy, że jego imię jest złe, tak? Żeby to było jasne, nie? No są też negatywne postaci w Piśmie Świętym, nie? A to nie znaczy, że kto imię to jest coś złego. Nie, kochani, nie żartuję teraz. Mówię, błagam, proszę mi tego nie traktować jako żadnej, mówię, tajemniczej wiedzy odkrywania anielskich bytów. Nie, to nie tak. Chodzi tylko o pewną pomoc. Ja na przykład wiem dzięki temu, i to mi się bardzo sprawdza, że ja mam dwóch aniołów stróżów. Poważnie. Których imiona znam. To mi się bardzo zgadza, bo ja jestem przekonany, że jak Pan Bóg na mnie patrzy, to wie, nie, no pojedynkę tego nie ogarniemy. To spójrz na niego, ty weź. Że on co pół godziny życie prawie traci, nie? To weźcie we dwóch tam idźcie, nie? I jak ani kiedy gadam z moim aniołem stróżem, zawsze gadam do niego dwoma imionami. Więc albo on ma podwójne imię, albo jest ich dwóch. Bardziej się skłania do tej wersji, że jest ich dwóch. Nie? Bo jeden nie daje rady po prostu, żeby to ogarnąć. Ja mówię teraz poważnie. Dlaczego? Nie dlatego, żebyście traktowali magicznie jakieś imiona, nie. Tylko chciałem was zachęcić do relacji z aniołem stróżem. A jak wiecie, jak on ma na imię, to jest trochę łatwiej. I kochani, wtedy naprawdę, kiedy jesteście, nie wiem, w trudnej sytuacji, coś się dzieje, módlcie się do nich. Piotrek, ty tam patrzysz temu Bogu cały czas w twarz. I nie masz tych wszystkich przeszkód, co ja, bo ja to głupi, grzeszny jestem w ogóle. A ty masz z nim bezpośrednio. Weź tam, co ja mam? Albo Piotrek, bo widzisz, co się dzieje. Spójrz na żonę, no. Pogadaj z jej tym, z Rafałem. Dowiedz się, jak ma anioł stróż na imię żony, nie? Zbysze. Weźcie tam, pogadajcie sobie, bo to się tutaj nie da. Kani, to chodzi tylko i wyłącznie o skrócenie dystansu. Kani, jak Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, Bóg każdemu człowiekowi stworzył anioła, który się nim opiekuje.
Jego opieka polega na tym, że ten anioł nieustannie patrzy w oczy Bogu i nieustannie próbuje pomóc Ci przeprowadzić wolę Boga w Twoim życiu. Bo cały czas pyta, jaki jest plan, co robimy tutaj. Oni są realni. Oni są prawdziwi. W ogóle ilość bytów, jaką Pan Bóg nas stwarzał, kochani, my tego nawet nie wiemy. To, co było dzisiaj w tym czytaniu, pamiętacie, jak była mowa o zwierzchnościach i o władzach? Kochani, to są jedne z bytów tam istniejących. U nas to tak dziwnie brzmi, nie? Zwierzchność. Bo nie ma innego słowa. To jest jakiś rodzaj bytu, który Pan Bóg stworzył. My nie wiemy, co to jest w ogóle. Pan Bóg jest bardzo twórczy w swoim stwarzaniu. To, co my znamy, tylko zwierzęta, ludzie, aniołowie, Bóg, to jest prawdopodobnie 1 miliardowa procenta tego, co Pan Bóg nas stwarzał. Bo On jest z życiem, On nieustannie, że tak powiem, rozsiewa życie wszędzie, na wszystkie możliwe sposoby i formuły. Bo On ma za dużo życia w sobie, On się nie może z tym po prostu pomieścić sobie. Jednym z tych jest anioł Twój, który jeżeli jesteś mały, czyli wiesz, że masz Ojca w niebie, który Cię kocha i który wszystko może, czyli Twoje serce jest otwarte na to, a nie sam se poradzę, nie? Tylko wiesz, że masz tatę, to On nieustannie temu aniołowi mówi, co trzeba zrobić, jak Cię poprowadzić, przed czym Cię ostrzegać, gdzie Cię skierować. I oczywiście, że jesteśmy wolni, my tego nie musimy złać, nie musimy tego robić. Absolutnie możemy powiedzieć aniołowi, nie, i anioł nic nie zrobi, ale nie pójdzie sobie, tylko będzie ciągle czekał. Więc kochani, jeżeli ktoś ma taką ochotę, naprawdę Was zachęcam. Pomódlcie się, znajdźcie Jego imię i gadajcie z Nim. Bo po to Bóg dał nam świętych aniołów. Amen.